Ja chyba nie muszę przekonywać, że warto czytać książki. Bo pewnie pani redaktor i ja te książki żeśmy czytały, dzięki temu żeśmy do czegoś doszły. Myślę, że czytanie dzieciom, pobudzanie ich do myślenia, do tego, żeby miały bogatszą wyobraźnię, jest absolutnie konieczne, żeby nie były zamknięte tylko w tych swoich tablecikach, w tych swoich komputerkach, tylko żeby coś odkrywały poprzez książki. Mój wnuk niedawno powiedział mi bardzo, bardzo ciekawą rzecz, że jego koledzy czytają właśnie z jakichś takich czytników, a on woli książki. Ja mówię, dlaczego? Bo ja lubię zapach książek. I to jest fajne, że albo jest nowa książka, albo stara ma jakąś taką właśnie magię czytania. A poza tym książka wprowadza w taki świat, którego nie ma naokoło nas, albo baśni, albo przygód, albo historii. I myślę, że wykształcenie późniejsze jest bardzo zależne od tego, czy nauczymy dzieci czytać, czy nie. I to od nas należy, żebyśmy ich nauczyli. Wobec tego rodzice do roboty. Kiedy po raz pierwszy zaczęłam czytać książki dla dzieci, to współpracowałam właśnie z Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom i właśnie wtedy czytałam Pipi Pończoszankę mojemu wówczas 6-letniemu synowi. Dziś Wiktor ma 22 lata, już niestety mnie czytam. I kiedy wówczas współpracowałam właśnie z Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom, rozmawiałam z dziewczynami i usłyszałam takie zdanie, że kiedy 1000 dzieci idzie do kina, widzi jeden obraz, jedną historię, a kiedy 1000 dzieci czyta jedną książkę, widzi 1000 historii i każda jest wspaniała. Nasze życie dzisiaj bardzo, bardzo pędzi i nie mamy czasu tak naprawdę, żeby się zatrzymać, więc trzeba czytać dziecku wszędzie. Jak w tramwaju, to właśnie wziąć książeczkę Żółty Tramwaj i czytać w tramwaju. Jak ma się chwilę gdzieś indziej, też każdą chwilę wykorzystywać na to, żeby właśnie czytać książki. Jeśli nie można czytać, jeśli się jedzie samochodem, puszczać audiobooki i próbować zarazić dziecko dobrą literaturą, zarazić i wspierać dziecko w czytaniu, wspierać dziecko w słuchaniu, bo to nie jest wcale proste dla dziecka. Dziecko musi się uczyć powoli właśnie koncentracji, powoli musi wchodzić w ten świat literatury.